Dzisiaj gościem portalu infosport.pl jest Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Witam. Witam wszystkich, dzień dobry. No Krzysztof, od twojej walki minęło trochę czasu. Wiemy, że wchodziłeś do ringu kontuzjowany i to poważnie kontuzjowany. Z tego co wiem, tam była dłoń, bark, kolano, dużo naprawiania jest, jak widać. Nie było żadnego udawania, tylko poważna sprawa. Bardzo poważna kontuzja, bardzo jakby można powiedzieć rzecz, która mnie może powiedzieć w ostatnim tygodniu po sparingu, można powiedzieć ostatni sparing, zostało dokładnie 8 dni do walki. Już uszkodziłem bardzo poważnie, bardzo mocno lewą rękę, gdzie nie mogłem w ogóle dotykać, uderzać, nic robić, totalnie nic robić. A znieczulać w pewnym sensie jakby blokady. Też się bałem z tego względu, że nigdy tego nie stosowałem i bałem się, że jak zastosuję, to mogą być jakieś skutki niepożądane, które gdzieś tam mnie mogą w ogóle jakby z tej walki wyłączyć, więc boję się tego typu rzeczy. A jeszcze wcześniej, można powiedzieć, 3 tygodnie przed walką, miałem bardzo poważną kontuzję też kolana. W dwóch miejscach mi łękotka pękła, więc można powiedzieć takie pasmo bym powiedzieć kontuzji. A było, myślałeś, żeby może jednak się wycofać? Wiedziałem, że znaczy, ta walka miała mnie zbliżyć i zbliżyła mnie do walki o tytuł, więc gdzieś tam w głowie miałem, no trzeba jakoś wejść i przetrwać. Jakkolwiek by to nie wyglądało, to powinienem sobie poradzić, a szczególnie z takim zawodnikiem. Szkoda, że walka nie zakończyła się jakby przed czasem, to mam jedynie jakby do siebie taką trochę ale no co, no nie mogłem za bardzo nic więcej zrobić. Lewą ręką nie mogłem uderzać tak, jak bym chciał uderzać. Nie mogłem też na nogach takiej pracy jakby zrobić, jaką bym chciał zrobić. Więc wolałem jakby można powiedzieć przejść to i już mieć za sobą, niż jakby trochę odmawiać. No też miałem to na względzie jak najbardziej, żeby odmówić walkę, ale gdzieś tam z pewnych względów nie mogłem. A jak wygląda teraz właśnie twoja sytuacja zdrowotna? Tam widziałem na Instagramie, że już jakieś materiały wideo z sali wrzucasz, czyli już powoli już zacząłeś się ruszać? Powoli zacząłem się ruszać, dokładnie można powiedzieć gdzieś tak około 2 tygodni. Z kolegą Mateuszem i jakby można powiedzieć z kolegami w klubu, to można powiedzieć od wczoraj się widzę z nimi, a tak to jakby sam chodziłem i gdzieś tam coś tam robiłem, żeby z tej wagi, nie będę mówił, bo było ponad 100 kilo, no więc musiałem trochę jakby rzucić i dopiero jakby z nimi przynajmniej gdzieś tam te tyły zabezpieczać. Realny termin to październik, listopad, żeby wrócić? Myślę, że jakbyśmy się dobrze ogarnęli i postarali, to nawet koniec września, początek października, a z tego co wiem, to listopad. Czy po takiej kontuzji potrzebujesz takiego lżejszego pojedynku, czy jak będzie coś większego, to weźmiesz bez wahania? Jeśli będzie coś większego, to biorę bez wahania. Zdaje mi się, że okres rekonwalescencji i tego całego, jakby można powiedzieć, rehabilitacji, gdzie pozdrawiam Natalię, która mnie rehabilituje, idzie zgodnie jakby z planem. Jest to osoba, która nie odpuszcza, męczy, wygina, naciąga i tak dalej, więc to też jest jej jakby zasługa, że wracam w miarę, zdaje mi się, szybko do ruchu, do boksu. 4 zwycięstwa z rzędu to już pokazują, że jeszcze jesteś gotowy podjąć jakieś poważne wyzwanie w swojej kategorii wagowej. Myślę, że tak. Nie ma co tu mówić z kim, co, jak, ale jeśli będzie jakaś ciekawa, bardzo ciekawa propozycja, to myślę, że na pewno nie będziemy starali się jej odmówić, tylko wziąć, pojechać gdziekolwiek, gdzie by to nie było i oczywiście wygrać. I oczywiście ten zielony pas, który ciągle mi chodzi po głowie, żeby, jak to się mówi, na stare lata bokserskie zdobyć i godnie go zawiesić na gdzieś tam na ścianie, na półce postawić, żeby ładnie tą swoją jakby karierę skwitować. Czy to prawda, że ty pomimo tego, że już stoczyłeś 62 zawodowe walki, przed każdym pojedynkiem odczuwasz tremę? I czy ta trema, nie wiem, stres, napięcie
Czym to się różni od na przykład, nie wiem, 40 walk temu? Czy to jest cały czas takie samo uczucie? Jak, czy może jest na przykład... Kto ci powiedział, czy nie powiedział, czy tak po prostu sam siebie teraz to pytanie? Wiesz co, gdzieś przeczytałem, ale jeśli możesz zdementować, może to nie jest prawda. Nie. Jestem z tego względu, że no już mam jakieś tam swoje lata. Jakąś karierę, bym powiedzieć, zawodową, bokserską za sobą, już bliżej niż dalej. I gdzieś tam jest gorzej w głowie, no wyjść, wygrać, dobrze wygrać, już wiadomo, gdzieś tam ten może wiek, nie jestem jakby można powiedzieć 60-letnim człowiekiem, który jakby nie kontroluje jakby tej jakby szybkości i tej reakcji, ale już gdzieś tam może nie, że wiek, że daje się we znaki, ale kontuzje, sytuacje jakby można powiedzieć jakby zdrowotne i tak dalej, delikatnie nie dają możliwości w pełni pewnych rzeczy robić. I dlatego jakby można powiedzieć, raczej młody człowiek wchodzi, tak można powiedzieć, tak nie wiem, no nie analizuje, wchodzi do ringu i boksuje, to się stanie. Już można powiedzieć zawodnik doświadczony gdzieś tam po latach, 24 latach bokserskich, delikatnie analizuje, myśli, patrzy co, jak, gdzie. Więc jest jakby można powiedzieć niepotrzebnie tego myślenia, co się może stać. Po prostu trzeba wchodzić i boksować. A jak to ma, jeśli chodzi o myślenie w ringu? Czy na przykład z czasem analizowanie tego, co się dzieje między linami, przychodzi ci łatwiej niż, nie wiem, 5-10 lat temu? Czy to też jest tak, nie wiem, może to zależy też od formy dnia, bo podejrzewam, że to wiesz, to jest godzina, trzeba wyjść. I bardzo dużo rzeczy chyba zależy od tego, w jakiej formie tak naprawdę zawodnik wyjdzie. Wydaje mi się, że zależy od wszystkiego, dosłownie od wszystkiego. Od formy dnia, od samopoczucia, od nastawienia w głowie, od tego, jak ci minął ostatni tydzień w domu, czy w życiu generalnie. Wychodzi się, boksuje się, jakby ten zbiór myśli wszystkich gdzieś tam się kołacze, więc najlepiej skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze, tak, w danym momencie i nie myśleć o niczym innym. Ja generalnie teraz, jak przychodzę na trening, to myślę tylko o treningu, żeby go bardzo dobrze zrobić, żeby go przejść bez, jakby można powiedzieć, żadnych dodatkowych kontuzji, więc staram się zobaczyć na zawodnika, jeśli przybyśmy mam danym boksować. Zobaczyć, rozebrać go na czynniki jakby pierwsze, zobaczyć, gdzie ma jakie błędy, jakie ma plusy i wykorzystać te błędy. A ty miewasz na przykład przeczucia przed pojedynkami, że czujesz, że będzie dobrze, albo czujesz, że będzie źle? Albo czy inaczej, czy przeczucie cię kiedyś zawiodło, że myślałeś, że będzie źle, a było bardzo dobrze? Czy nie masz takich w ogóle, takich historii, że czujesz, że o, teraz to jest mój dzień? Bo niektórzy zawodnicy mówią, że na przykład stał rano i czuł, że już nic nie będzie z tego dnia, że jakoś się źle czuję, albo że czuję się dzisiaj świetnie i na pewno będzie dobrze. U ciebie też coś takiego jest, czy nie? Jest. 2 albo 3 razy się pomyliłem i nie był to mój dzień akurat. Myślałem, że będzie lepiej, a nie było za dobrze. No ale tak to nieraz bywa w sporcie. Nie zawsze, jakby można powiedzieć, trafimy 100%. Ale... No cóż, no, życie toczy się dalej i jakby trzeba dalej sobie wyzwania gdzieś tam stawiać. A ty na przykład wracasz do swoich pojedynków, nie wiem, siadasz przy kominku i włączasz, jak knockoutowałeś Czakijewa czy Greena i nie wiem, i myślisz, kurde, to były świetne walki, świetne chwile, czy ty nie wracasz wstecz do swoich najlepszych walk? Nie karmię się tym historią, staram się żyć teraźniejszością i patrzeć do przodu, a nie cofać się wstecz. Ale ostatnio, jeśli mówimy o walkach tych już tak zwanej, jakby można powiedzieć, historii, to oglądałem ostatnio walkę nie z Fragomeni, tylko z Vincente Rosito. A propos, kolega odnalazł i wrzucił ją chyba znów do sieci, więc powiem szczerze, niesamowicie się ją oglądało i niesamowicie takie wspomnienia, ciepłe wspomnienia pamiętam wtedy jeszcze. Pozdrawiam serdecznie Maciek Łukasiński, Przemek Saleta, Andrzej Wasilewski, Zbyszek Raubo. To była niesamowita ekipa, kiedy wygraliśmy, kiedy w ogóle przyjechaliśmy tam do tych Włoch, to lekceważyli nas. Mieli nas jakby w pewnym sensie, tak, traktowali nas podmiotowo.
A kiedy wygraliśmy, to będziecie usiedli cztery stoliki dalej i patrzyli się spod byka, co tutaj zrobić, jak uszczypnąć, żeby zabolało, więc tego typu rzeczy. Są miłe wspomnienia oczywiście, ale będę wspominał, jak zakończę karierę. A jak ty się teraz zapatrujesz na to, co się stało w Wodze Ciężkiej? Adam Kownacki powiedział, że stało się źle, że Ruiz wygrał, bo nie będą teraz lekceważyć takich grubasków jak on i teraz będą poważnie ich brać. W sensie Adam powiedział, że najważniejsza jest siła woli, chęć do walki, a nie sylwetka. I jak to się ma do tego tak zwanego fit terroru, który w pewnym momencie wszedł, że został wprowadzony i nagle pokazuje się, że Ruiz, król sneakersów, znokautował olimpijczyka, tytana, no wygląda przecież jak Heros Joshua. No, Joshua wyglądał jak gladiator, można powiedzieć. Każdy mięsień, każdy włókno, ścięgno wyglądał niesamowicie, ale jak to się mówi, nie mięśnia boksują, tylko jakby człowiek boksuje i to też pokazuje. Nie są, można powiedzieć, nadzwyczajni, nie są, jakby można powiedzieć, ponad wszystkich. No, Ruiz, uważam go za dużo bardziej grubszego od naszego Adasia Kownackiego. Tutaj te sadełko z boku, z lewej i z prawej strony też, Boże drogi, zobaczyłem to, mówię, cholera jasna. Ta sylwetka tego sportowca mówi dużo, a tutaj nie miało to żadnego znaczenia, więc tak, Adaś powiedział, 100% się z tym zgodzę. Nie będą ich teraz lekceważyć i nie będą się śmiać, o zobacz jaki gruby, tak? A ten gruby jednak, tak zwany gruby, dobrze boksuje i mu to dobrze wychodzi. I wcale mu tej kondycji nie brakuje, tak by się wydawało, że człowiek otyły, człowiek, który gdzieś tam ma trochę tego osadełka, będzie miał niedosyt później, raczej nie, że niedosyt, tylko będzie miał braki kondycyjne podczas walki, więc, a tutaj tego nie było, więc. Bardzo cię zszokował ten wynik? Czy zszokował? Zaskoczył na pewno, zaskoczył, ale też a propos dał takiej pozytywnej, jakby można powiedzieć, też energii, że nie ma co skreślać siebie w jakimkolwiek by się nie było sytuacji i z kimkolwiek by się nie boksowało. Mamy tutaj przykład Ruiza z Joshuą. Zdaje mi się, że Joshua myślał, że Ruiz się przestraszy jego gabarytu, sylwetki, tej siły, a jednak ta siła była wypompowana, mocno wypompowana. Nie była to siła dynamiczna, tylko była siła w podnoszeniu ciężarów i chyba robienia rekordów na siłowni, a nie rekordów sparingowych czy dynamicznych jakichś, tak? Może zobaczymy, patrzymy a propos innego z kategorii lżejszej, przypuśćmy, takim być człowiekiem, który zanim się kondycyjnie mógłby zajechać w tej wadze, w pewnym sensie może nie wszystkich, ale na pewno w dużej ilości zawodników, to jest Usyk, który zdaje mi się, że zaskakuje tą kondycją, tą pracą nóg, tą zwinnością i tak dalej, chyba każdego. No, zobaczymy jak wadę ciężkiej, chociaż słyszałem, że uderzenia nie ma na tą wagę ciężką, ale jak to się mówi, jak to mówi Muhammad Ali, tak? Fluwam jak motyl, żądle jak pszczoła, więc zobaczymy jak to będzie. Jeszcze zapytam, Krzysiek Głowacki da radę na trudnym terenie, na wyjeździe i awansuje do finału? Mamy, jego obraz mamy taki, można powiedzieć, można było rozebrać na jakieś tam czynniki pierwsze, tak? Kiedy boksuje w Polsce i kiedy ta walka nie jest o nic, tylko jest o pietruszkę i musi zaboksować, tak, zaboksował z tym Ukraińcem, nie pamiętam, Radczenko, to nie za bardzo ta walka poszła, tak? Raczej nie za walkę, można powiedzieć, wizualnie. Wygrał oczywiście zasłużenie, ale nie za bardzo. Ale kiedy jedzie gdzieś na teren wroga i nagle musi spiąć się i zaboksować dobrze i dać siebie wszystko, to jednak naprawdę staje na wysokości zadania i robi to, co powinien zrobić. Więc zdaje mi się, że tutaj będzie tak samo. No, on jedzie na teren wroga. Zawodnik bardzo niewygodny, bardzo nieprzyjemny, silny, ale Krzysiek wygra. Jak ty jeszcze pozycjonujesz, bo ostatnio jednym z twoich byłych rywali zawalczył Michał Cieślak. Ostatnio dwie niezłe walki z Kalęgą i Durodolą. Też sparowaliście chyba kilkukrotnie razem z Cieślakiem, jeśli się nie mylę. Stać go na coś większego?
Ile ma lat? 30? 29-30. 30 chyba w tym roku, jeśli się nie mylę. Ja w wieku 22 lat, 21, zdobyłem z mocnym zawodnikiem interkontynentalny pas IBF-a i to jakby mnie zbliżyło w dużej mierze do pasa mistrza świata. Andrzej był bardzo, jakby można powiedzieć, ostrożny, Andrzej Wasilewski. I jakby nie dawał mnie, nie rzucał mnie aż tak bardzo na szerokie wody, chociaż mogliśmy i to bardzo. Ale to mnie tak bardzo, bardzo zapobiegawczo. Potem jak miałem 26 lat, 26 albo 5, zaboksowałem o pas mistrza świata IBF, który uważam, że zwyciężyłem w tej pierwszej walce, zwyciężyłem i zdobyłem pas. Później jakby za bardzo uwierzyłem, nokautowałem za bardzo swoich sparring partnerów. Jakby ta moja jakby, to ego chyba za bardzo urosło i napopowałem się i te powietrze nie zeszły do walki. I tak właśnie mówimy a propos te pierwsze 6 rund, w ogóle nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, dopiero następne przy rewanżu. Coś tam próbowałem robić, ale już było za późno. No nie wiem, no każdy ma szansę, no, czy ma lat 30 czy 40, zdaje mi się, aby to wykorzystał. No Krzysiek jest, Michał, jest specyficzną osobą. Ja każdemu jakby można powiedzieć w pewnym sensie, każdemu jakby pięściarzowi, sportowcowi, który ciężko trenuje i chce zapracować na ten swój byt, życzę powodzenia, więc życzę mu powodzenia. To, że wygrał przed czasem, o niczym to nie świadczy. Że ja 12, rok temu 12, nie 10 rund, a on chyba w drugiej bodajże albo trzeciej. W drugiej, z Kalęgą też jakby można powiedzieć, tak boksował, jak boksował, wygrał oczywiście, gratuluję. Nie wiem, no wszystko się okaże przy zawodnikach, którzy też jakby można powiedzieć będą chcieli jakby boksować, a nie czekać. To teraz tematy filmowe. Ostatnio miałeś okazję pojawić się na planie filmu Fighter. Zdaje się, że to ze sprawą trochę Andrzeja Fonfary. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że się tam znalazłeś, bo wiemy, że ty przed kamerami już występowałeś i można było cię zobaczyć w serialach, w M jak miłość. Był bodajże, ja nie widziałem tego filmu, ale film Moja krew. Tak. Moja krew i jakiś tam, pamiętam jeszcze, miałem jakiś epizod z reżyserem Patryk Wega. Porwali mnie i później topili. To pamiętam, w Wiśle, też taki dosyć hardkorowy moment, pozdrawiam serdecznie. No i dziękuję Andrzejowi Fanfarze za jakby można powiedzieć też, bo przez niego jakby można powiedzieć znalazłem się, gdzie się znalazłem. No trochę bym powiedział taki też nie za długi epizod, ale wydaje mi się, że zawsze jakaś tam przygoda z tym filmem jest mile widziana. Wydaje mi się, że film jako film o dążeniu do sukcesu, o pokonywanie tych barier, o tym sukcesie, jakby można powiedzieć, dużo jest tych amerykańskich takich, bym powiedzieć, filmów, które gdzieś tam, nie wiem, są pięściarze, jakby no ci historyczni, którzy boksowali, przegrali jedną, drugą walkę, potem ich odrzucili, potem jakby można powiedzieć, znów się odbudowali i potem jakby swoją przyszłość zbudowali na nowo z jeszcze jakby większą siłą, więc mam nadzieję, że ten film właśnie mówi o takim człowieku, o czymś takim. A ty dobrze czujesz się w pracy na takim planie? Widziałbyś się, nie wiem, po zakończeniu kariery w jakiejś dłuższej roli i popracować nad czymś takim, czy to raczej dla ciebie tylko takie przygody, jakieś mniejsze role, tak, ale tak na poważniej to byś nie chciał? Trzeba spróbować, no takie małe jakby rulki sceny to nic o niczym na razie nie świadczą i o niczym nie mówią tak naprawdę. Jeśli miałbym możliwość zagrania jakiejś dłuższej jakby roli, jakiejś czegoś dłuższego i większego, z chęcią bym spróbował, jeśli byłaby taka możliwość, oczywiście, ale to no wiadomo, no, nie zależy ode mnie, tylko zależy od, jak to się mówi, reżysera kina akcji, jaką ma wizję na film i kogo by tam widział w danej roli, tak? Więc no, nie jest to ode mnie zależne. A ty generalnie na przykład po zakończeniu kariery, bo są różne losy, niektórzy się lubią usunąć w cień i coś tam sobie swojego robić,
są tacy, co lubią błyszczeć i cały czas pokazywać się gdzieś w mediach, brylować, tak, w show biznesie. Są za przeproszeniem nikim, a brylują i nie wiadomo dlaczego. W pewnym sensie. Ale skupmy się na tych, co byli kimś i po zakończeniu kariery niektórzy się usuwają w cień, niektórzy brylują. Jaką ty drogą podążysz? Czy jak skończysz swoją przygodę z boksem, to będziesz chciał być gdzieś, nazwijmy to w tym show biznesie, tu jakiś film, tu jakiś program, czy raczej będziesz chciał gdzieś tam sobie spokojnie żyć? Ja mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy, jeśli nie o sporcie, to o tym, co robię, czym się zajmuję. Na pewno chciałbym pomagać młodzieży w sporcie. Jeśli będzie możliwość organizowania też jakichś imprez sportowych, to pewnie przy tym gdzieś tam stanąć i też pomagać, dać się rozwijać. Zajmij się, bo boks ma taką, chociaż słyszałem, że się powoli odbudowuje, ale taką delikatną niszę. Ale ja wiem, wierzę w to, że młodzież jest, jakby można powiedzieć, mamy mądrą i fajną młodzież, gdzie odnajdą, jakby można powiedzieć, ten złoty środek właśnie w formie jakby tego boksu, bo boks jest taką dyscypliną szlachetną, znaną od wieków wieków i nieliczni trenują boks, bo tam jest technika, bo tam trzeba się umieć bić, bo tam trzeba po prostu myśleć. Trzeba po prostu myśleć, wejść do ringu i myśleć. Tam nie ma, jakby można powiedzieć, głupia osoba nie wejdzie do ringu i nie będzie po prostu biła forehand, backhand, nie wiem, z pół obrotu pięścią albo nie wiem czym, czy nogą, więc ja mam nadzieję, że ten boks gdzieś tam się odbuduje i stanie znów tak kiedyś w latach 80., 90. był na bardzo wysokim, czy 70. był na bardzo wysokim poziomie i naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo dużo sukcesów. Ostatnio nawet rozmawiałem z Wojtkiem Bartnikiem i tak przytulałem go i mówiłem: Wojtek, kurde, jak miłość ściskać i znać ostatniego mistrza olimpijskiego, ale z drugiej strony to przykro patrzeć na to, że nie mamy zastępców takich jak ty, tak? Którzy jadą na olimpiadę i próbują swoich sił, więc no przykro. No, na ostatniej olimpiadzie pojechali, ale nic jakby nie przywieźli. Zdaje mi się, że to też zależy od przygotowań, od tego, co zawodnicy chcą, od tego, co też mają, bo wiadomo, że każda jakby młoda osoba, kiedy wchodzi w ten, jakby można powiedzieć, już bardziej intensywniej i bardziej poważniej w ten boks, też chce mieć za co żyć. Więc jakby wydaje mi się, że ten boks do czasów, jakby można powiedzieć, juniora, czyli czy tam młodzieżowca do 20 roku życia, jeszcze jakieś środki mu daje, a później co? Trzeba przechodzić na zawodowstwo albo szukać, jakby można powiedzieć, pracy gdzie indziej. Czyli bez względu na wszystko pozostaniesz przy sporcie? Tak, jak najbardziej. Przy sporcie, czy to będzie film, czy to będzie, nie wiem, sport, czy to będzie cokolwiek innego, na pewno zostanę przy sporcie. Myślę, że już jak sam nawet nie będę boksował, to na pewno będę dużo, wiele innych jakby rzeczy uprawiał, tak? Teraz z synem wpadłem w taką jakby manię, można powiedzieć, skoków spadochronowych, więc jeździmy, skaczemy, próbujemy jakby przełamywać pewne bariery, więc... Czyli tego... sporty ekstremalne. Dokładnie. To dziękuję bardzo za rozmowę, życzę powodzenia i liczę na dobre wieści z światowych ringów i wkrótce powrót na tron. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania Wojownika. Warto oglądać, warto śledzić i warto dopingować.